zimno. Nawet bardzo zimno. I trzeba szukać takiego miejsca, gdzie się można ogrzewać. A ponieważ mamy już styczeń i nowy rok, i ledwo żeśmy się obejrzeli, a już nowe w drodze. A więc zaczynamy. Jak to zrobić, żeby te relacje i te problemy nie były tylko kwestią dowcipu, tylko i wyłącznie kwestią zgryźliwości i opowiadania różnego rodzaju anegdot, których znamy setki, tysiące, miliony i przy byle okazjach wspominamy. O co chodzi? A ono o relacje między synowymi i teściowymi i to jest główny temat styczniowego numeru miesięcznika. Jak to sprawić, jak ułożyć między sobą te relacje, żeby mamusia nie była postrachem domu? Mamusia wiecznie krytykująca, wiecznie wtrącająca się, wiecznie wiedząca lepiej, jaką należy pralkę kupić, jak należy wychowywać dzieci, jak należy pracować, ile należy zarabiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co więcej, nie mieć tego poczucia winy w związku z tym, jeżeli na przykład stawiamy granice, no bo na tym polega często także nasz problem, że to, że próbujemy te granice ustawić, że próbujemy się odpępowić, często budzi bardzo mocne poczucie winy i pytanie o to, czy to nie jest grzeszne, gdzie tu jest miłość, także miłość, która potrafi znosić to, co trudne. Z drugiej strony, przecież nie chodzi tylko o teściowe, ale także chociażby chodzi o synowe, chodzi także o mężów. To znaczy, chodzi o to, że synowe także potrafią być trudne. Także potrafią ranić, także potrafią w bardzo przykry sposób dotykać swoimi zachowaniami i stawianiem swoich granic, co często potrafimy nazwać na przykład asertywnością. Wiem, że być może to, co mówię, dla której ze stron jest krzywdzące, dlatego tym bardziej zachęcam do lektury styczniowego miesięcznika w drodze. Synowe i teściowe. Jak ułożyć wzajemne relacje między sobą, nie tylko między sobą, ale jak się okazuje, także w małżeństwie, a mamą. No bo w końcu to o to pod spodem chodzi. Oprócz tych wyśmienitych tekstów, rzeczywiście poświęconych relacji z synowymi i teściowymi, całość w drodze otwiera rozmowa z panią profesor Małgorzatą Jacyno, socjolog, która próbuje powiedzieć, jak możliwe jest życie i funkcjonowanie w tak podzielonym społeczeństwie, w jakim jesteśmy, i czy możliwe jest w ogóle myślenie o tym, żeby skleić naszą wspólnotę. To wszystko przy okazji ruchów szczepionkowych i antyszczepionkowych, które równie silnie oba wyrażają swoje postulaty i równie silnie deklarują przywiązanie do albo szczepień, albo nieszczepień. I bardzo często jedni i drudzy potrafią siebie traktować z ogromnym, krzywdzącym też podejściem. Bardzo ciekawa obserwacja pani profesor, która mówi, że bardzo się wzywa dzisiaj wszystkich do tego, żebyśmy byli razem i żebyśmy byli wspólnotą, ale przez lata byliśmy wychowywani przez całą kulturę, w której żyjemy, do tego, żebyśmy radzili sobie sami. I myśmy się tego nauczyli i teraz jak ktoś nam mówi o wspólnocie, to mówi się, że jesteśmy egoistami. Te i inne dość ciekawe obserwacje na temat tego, jak w takim zmiksowanym społeczeństwie żyć, to na początek styczniowego w drodze. Rozpoczynamy wraz z tym numerem w drodze nowy cykl, który będzie trwał przez cały najbliższy rok. Cykl 12 rozmów poświęconych sakramentom. Bohaterem tych rozmów i autorem, rozmówcą jest ojciec Dominik Jurczak, znany z Łam w drodze i ceniony dominikanin, liturgista, który krok po kroku będzie wyjaśniał każdy z sakramentów, co znaczy, jak go rozumieć, jak się do niego zbliżyć. Pierwsza rozmowa, którą znajdziecie w tym numerze, dotyczy magiczności tych znaków, jakie są znakami sakramentalnymi. Czym sakrament różni się od magii?
czym różni się od właśnie jakiegoś czarowania czy zaczarowania przestrzeni i w ogóle jak rozumieć sakramenty. Siedem pierwszych to przez 12 najbliższych miesięcy także bardzo polecam. Nieraz pewnie zdarzyło nam się narzekać na poziom tego, w jaki sposób grają organiści w naszych parafiach, ale być może o wiele częściej zdarzyło nam się zastanawiać, co my właściwie śpiewamy. Co my właściwie śpiewamy i jaką my prawdę teologiczną wyrażamy poprzez pieśni kościelne, które często machinalnie zdarza nam się powtarzać. W wyśmienitym tekście poświęcony właśnie sensowi, teologii i przesłaniu pieśni kościelnych ksiądz profesor Andrzej Draguła próbuje nas nastroić na to, żebyśmy byli bardziej czujni, bardziej świadomi tego, co powtarzamy. Oprócz tego we w drodze wyśmienity również reportaż o jedynej w Polsce dominikańskiej winnicy, ba! Chyba nawet jedynej na świecie dominikańskiej winnicy, która powstała przy klasztorze Dominikanów w Sandomierzu i co więcej, która produkuje całkiem niezłe wina. Skąd się wziął pomysł i czy w ogóle w Polsce zakonnicy mogą takie rzeczy robić, to także w styczniowym w drodze. W końcu także bardzo dobre teksty poświęcone temu, co może świecki w kościele, co może w dzisiejszym kościele zmienić osoba, która nie jest księdzem, nie jest zakonnikiem, nie jest siostrą zakonną. Pewnie oglądaliście albo słyszeliście o bardzo głośnym swego czasu, półtora roku temu, reportażu poświęconym kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Don Stanislao, druga twarz Stanisława Dziwisza. Rozmawiamy z twórcą tego reportażu, Marcinem Gutowskim, niedawno całkiem nagrodzonym za właśnie ten reportaż. Natomiast rozmawiamy o jego wierze, o tym, jak się czuje, tak go o to pytam, człowiek, który podniósł rękę na Kościół, któremu zarzuca się, że atakuje Kościół. On wciąż jest osobą wierzącą, wciąż wierzy, wciąż się modli, wciąż chodzi do kościoła i o tych rozterkach, o tym, co się dowiaduje, co się dowiedział, co go boli podczas tego i tej pracy nad tym, nad kolejnymi reportażami. Jak to jest być zaangażowanym świeckim? Jak to jest zmagać się w sobie z grzechem, który odkrywa się w kościele? No i co z tym zrobić? Jak w tym wierze, jak w tym wiary nie stracić i co pomaga wierze? To jest bardzo, bardzo dobra rozmowa, powiedziałbym taka dobra swoją uczciwością. I to wszystko we w drodze styczniowym na 144 stronach. Bardzo zapraszam. Czytajcie nas, wspierajcie się z nami. Przede wszystkim zachęcam do lektury, czy w formie papierowej, czy elektronicznej. W drodze już na Was czeka. Styczniowe w drodze już do kupienia.